Dzień dobry. Jesteśmy uczniami Szkoły Podstawowej nr 22 i członkami zespołu projektowego w konkursie Edukacja Regionalna w Szkole. Naszym zadaniem konkursowym jest wyszukanie i zaprezentowanie odbiorcom atrakcyjnych zielonych miejsc w okolicy. Spotkamy się z panią Ewą Mielewską, radną naszego miasta. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Co jest szczególnego? To jest wyjątkowe miejsce. Tutaj, gdzie widzicie to rozlewisko, to miejsce miało być już zasypane. 5 lat temu były takie plany, żeby to miejsce zasypać kamieniem. Ale tak naprawdę udało nam się je uratować przed zasypaniem. Mówię nam, bo nie zgadniecie, kto nam pomógł w tym. Patrzcie. Te kaczki, łabędzie i te wszystkie zwierzęta, które tutaj są, nam w tym pomogły. A tak się stało, że akurat w tym roku, kiedy miało to być zasypane, tutaj przyfrunęło do nas, nie boję się powiedzieć, prawie setki ptaków tutaj do nas przyleciały, tak jakby chciały nam dać znać, że proszą nas o to, żeby nie zasypywać tego rozlewiska. Teraz nam się tak odwdzięczają, co roku przybywa zwierzątek różnych. Użytek ekologiczny to jest objęcie ochroną pewnego terenu, gdzie mamy potwierdzone występowanie gatunków chronionych i chcemy, żeby ten teren po prostu pozostał na zawsze terenem zielonym, żeby żaden deweloper nie mógł tego terenu kupić i zabudować budynkami, żeby tam nie można było prowadzić żadnych usług, produkcji i tak dalej. Dlatego od ubiegłego roku pracujemy wraz z Komisją Radnych nad utworzeniem użytku ekologicznego w dolinie rzeki Kochówki. To jest potok bielszowicki na odcinku od swoich źródeł w rejonie Chorzowa do praktycznie Wilku w rejonie ulicy 1 Maja. Skupiamy się na terenach gminnych, które są na dzień dzisiejszy terenami zielonymi i chcemy je zabezpieczyć dla następnych pokoleń. Sercu problem ochrony środowiska. Na pani profilu na Facebooku można zauważyć wiele zdjęć, na których uwieczniono zanieczyszczenia. Czy teren, na którym się znajdujemy, również jest zaniedbany? Niestety tak. On był zaniedbywany od wielu, wielu lat. Pojawiały się tu w różnych miejscach ścieki, a do niedawna taki brzydki korzuch, jaki tam pływał prawie na całym rozlewisku. Teraz udało się już ograniczyć to tylko do takiego małego stopnia, że tylko tam w jednym kącie jest zanieczyszczony. Już niebawem być może uda się uratować to rozlewisko od tych zanieczyszczeń. To nasze rozlewisko w Dolinie Kochówki to żywy przykład tego, że warto walczyć o zielone zakątki w Rudzie Śląskiej. I naprawdę czasem z takiego tematu beznadziejnego uda się wywalczyć coś fajnego, tak jak tu na załączonym obrazku widzicie. Tej okolicy by nie było. Zapraszam Państwa do zwiedzania Doliny Kochówki.